Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami kolejna gra. No jakby można było się tutaj spodziewać czegoś innego, prawda? Często proponujecie mi różne gry i jak najbardziej praktycznie każdy wasz komentarz, jaki piszecie na kanale czy w komentarzach, no jest przeze mnie, że tak ujmę, zerknięty. W kilku pojawiła się ta gra o tej niesamowicie długiej nazwie. Ghost in the Shell Standalone Complex First Assault Online. Można by jeszcze dodać Super Pro HD Esport Game Beta Test, ale poprzestańmy na skróconej nazwie First Assault. Wiele osób, które kojarzy przedrostek Ghost in the Shell, zapyta się tutaj, czy gra bazuje na mandze autorstwa i tutaj, nie wiem czy dobrze wypowiem, jak to jest napisane? Musame Shirowy. Wybaczcie mi, jeżeli źle wypowiedziałem. Tak, bazą tej gry jest uniwersum Ghost in the Shell. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o to, co wiem na ten temat. Nie jestem fanem mang i raczej zachęcam tutaj do komentarzy fanów Ghost in the Shell. Ja raczej do tej gry podejdę jak do typowej produkcji. Zobaczę, co mi się tutaj spodobało, a co nie bardzo. Po pierwsze, chyba będzie to gra, jak się nie mylę, free to play w 2016 roku. W okresie beta testów jest ona dostępna w formie takich kilku różnych cenowo pakietów Fundatora. Najtańszy kosztuje oficjalnie 5 euro, a na G2 znaleźć możecie ten tytuł po około 20 zł, czyli parę groszy mniej. Początek przygody w tym tytule to tutorial i muszę przyznać, że poczułem się bardzo przyjemnie zaskoczonym, powiedzmy trochę klimatem, oprawą graficzną, muzyką. Problem w tym, że tutorial za cholerę nie chce nas dopuścić do jakichkolwiek ustawień graficznych bez jego pominięcia, na przykład opcji sterowania, czułości myszki i tak dalej. Strzelanie w tutorialu bez ustawień jest katorgą. Mimo że tutorial blokuje ustawienia gry, to uczy i to bardzo dobrze. Od takich podstaw jak sterowanie, bronie, strzelanie, po mechanikę gry, wykorzystywanie umiejętności postaci, a nawet ich delikatne, że tak powiem, mieszanie. Spory plus na dzień dobry. Ciekawie wypada tak zwany skill sync, czy coś w tym stylu. Zdobywając na przykład poziomy umiejętności, możemy dzielić się jakby naszą umiejętnością z innymi członkami zespołu czy drużyny. Zobaczymy, jak to wypadnie w praktyce. W teorii to działa mniej więcej tak, że jedna postać na przykład ma kamuflaż taki, że praktycznie znika i jest w stanie tym kamuflażem podzielić się na przykład z paroma członkami drużyny. Po zakończeniu tutoriala nareszcie będziemy mogli korzystać z menu, stworzyć pierwszego z kilku dostępnych bohaterów, czytając lub oglądając ich na przykład też wstawki fabularne z tego uniwersum Ghost in the Shell lub prezentację umiejętności. Jeżeli chodzi o bohaterów, to trzeba przyznać, że jest ich całkiem sporo i różnią się oni zasadniczo. Wejdźmy też do, powiedzmy, głównego panelu. On w mojej ocenie wygląda dość brzydko, chaotycznie poukładane wszystko byle jak, mocno, że tak powiem, oczojebnie, no można przywyknąć po pewnym czasie. Pierwsze, co postanowiłem zrobić, to przyjrzeć się nieco broni i ich modyfikacjom. Tutaj miłe zaskoczenie, duża ilość opcji zmiany swojej pukawki, jakieś tam celowniki, kolby, tłumiki, magazynki, bardzo dużo tego typu rzeczy, które oczywiście musimy odblokować sobie za levele i kupić. Ale nie jest to chyba jakoś mega złe lub uciążliwe, bo naprawdę walutę w tej grze zdobywało mi się stosunkowo szybko. Przechodząc do rozgrywki. Postać nie jest przypisana do konkretnego serwera, to fajnie, tylko no jaki jest sens grania gdzieś w Rosji czy w Ameryce, jeżeli jesteśmy w Europie? No i ping nawet w tej Europie Wschodniej, niby tam gdzie my się znajdujemy, zdaje się być około 120. Do dyspozycji mamy kilka plansz na trzech trybach. Nie jest to mało, ale też nie jest specjalnie dużo. Po odpaleniu pierwszej gry dostałem niestety od gry z liścia w twarz. 30 klatek. Na wysokich ustawieniach, nie na maksymalnych. Przy moim głównym sprzęcie, jaki macie w opisie, to trochę dziwne. Zjechałem z ustawieniami graficznymi, no i dało się grać. Mechanika na pierwszy rzut oka wygląda całkiem nieźle. Może, powiedzmy, wydawać się troszeczkę inna w stosunku do darmowych FPS-ów. To jest, powiem, na początek wygląda nieźle. Na przykład można wdrapywać się na niektóre obiekty, animacje postaci pozwalają na takie przeskakiwanie przez okna, murki czy inne obiekty. Posiada to, że tak powiem, swoją oddzielną animację, nie przeskakujemy przez płotek tak po prostu hops, tylko po prostu robimy taki jakby zryw, prawda? No wygląda to całkiem nieźle. Niestety okazuje się, że animacje nie są do końca płynne i trzeba czasami dwa czy trzy razy próbować przez coś przeskoczyć. Szybko odkrywamy, że jak strzela się przyjemnie, to w grze nie ma balansu.
spokojnie, bez najmniejszego problemu, mogą być gry 8x4 czy nawet 8x3 i system gry nie ma nic przeciwko. Szybko też dostajemy kubeł zimnej wody w postaci ciekawego rozwiązania lagów. Tak, lagów, wielkiego pingu u innych graczy. Na przykład wchodzą w ściany albo potrafią blokować graczy w przejściach. Postacie mają jakby swoje pole, że tak powiem, działania, no i nie przenikają się nawzajem, tak? Czyli powiedzmy nie można przejść przez kogoś i okazuje się, że obok nas idzie jakiś lager, który ma tam 500 pingu i blokuje nam wejście gdzieś w jakiś budynek na parę sekund, bo on w tym przejściu się znajduje, mimo że go nie widzimy. Strzelanie daje sporo satysfakcji, to trzeba przyznać, naprawdę strzelnik komuś headshota, zabicie innego gracza jest tutaj bardzo przyjemne, bo rozrzut broni jest taki troszeczkę inny, taki mniej arcade'owy. Poznawanie też umiejętności klas postaci jest całkiem przyjemne. Gra na pierwszy rzut oka nie wymaga od nas jakiegoś mega grindu albo bicia kasy na odblokowania. Im lepiej nam idzie, tym po prostu więcej dostajemy. Prócz tego na koniec rundy wybieramy sobie jedną z trzech takich jakby ikonek z dodatkowymi pierdółkami, na przykład bonusem do hajsu za grę. Przejdźmy do tego, co mi się tutaj totalnie nie podobało. Wady? Przede wszystkim początek trochę mnie zirytował. Brak możliwości ustawienia opcji gry bez zaliczenia tutoriala albo wyjścia z niego. No osoby ze słabym sprzętem tutaj na dzień dobry się już zniechęcą. Kolejna sprawa to anti-cheat w tej grze. Jest to gra z logiem firmy Nexon, która słynie z tego, że do każdej gry dodaje inny anti-cheat. Tak naprawdę jest to wszystko to samo, z inną nazwą i z innym logiem, tak dla niepoznaki. A ze wszystkich firm na rynku to chyba właśnie z Nexona cheaterzy śmieją się najmocniej. Chociaż w parę godzin testów, przyznam się szczerze, że nie spotkałem się z żadnym oszustem. Może inaczej, ciężko było ich rozpoznać, bo absolutnie zdurniony idiota projektował w tej grze mapy. Są miniaturowej wielkości i od respawnu do punktu kontrolnego, który mamy przejąć, biegniemy dosłownie 5 sekund. Jeżeli dobrze się przymierzymy ze snajperką na przykład, to zdejmiemy sobie przeciwnika na respawnie sekundę po tym, jak się odrodzi. W tej grze zrobiono jedne z najbardziej absurdalnych punktów respawnu, jakie widziałem w swojej growej historii, tym bardziej na trybie deathmatch, gdzie po prostu czasami respimy się na przeciwniku albo on na nas. Optymalizacja również. Kogoś, kto wypisywał jakiś dwurdzeniowy procesor w minimalnych wymaganiach sprzętowych tej gry na Steamie, po prostu popierdoliło. I siódemka, 980, trzymająca wieśka trójkę na ultra, tego tytułu nie trzyma na full. I piątka, i 770 daje radę na średnich, ze solidnymi spadkami. I trójka, i 660 to jeden wielki lagfest. Takie dropy klatek, połączone z dość niepłynną animacją postaci, która czasami biegnie w miejscu i którą ciężko jest, że tak ujmę, wyczuć ten feeling chodzenia, biegania, strzelania, daje naprawdę w mojej ocenie nieprzyjemną zabawę. Jeszcze ten napis MMO na Steamie, który teraz widzicie na ekranie. Gdybym miał wybierać, wybrałbym darmowy i dużo przyjemniejszy Dirty Bomb, również od Nexona. Finalnie rzecz biorąc, mało jakiej grze na Steamie zostawiam łapkę w dół. Tutaj muszę to uczynić. Otrzymujemy strzelankę, która dość mocno przypomina w mojej ocenie darmowy Ghost Recon Online, może bez tego przytulania się do przeszkód. Posiada ładną i przyjemną oprawę graficzną, trzeba przyznać, jak na strzelankę całkiem nieźle. Sporo różnych od siebie klas postaci, rozbudowany system kreacji swojej broni, każda dzieli się mniej więcej na 7, może 10 nawet slotów modyfikacji. Niestety te zalety zostają wręcz zdeptane przez niesamowicie nieprzyjemne poruszanie się postacią, tragiczną optymalizację i okropnie wykonane mapy. Gdyby nie te trzy rzeczy, naprawdę, tylko te trzy rzeczy, grę oceniłbym nawet bardzo pozytywnie, no cenę nawet dobrą, nawet zieloną miniaturkę. Gdyby to poprawiono, to strzelanka byłaby naprawdę bardzo przyjemna. Niestety te trzy rzeczy sprawiają, że jest inaczej. Rozgrywka jest nieprzyjemna i nieprzemyślana, co sprawia, że finalnie nie bawiłem się w tej grze dobrze, pozostawiając jej ocenę, powiedzmy, pomarańczową. Czyli zagrać można, ale z totalnej desperacji. Tyle.